No, witam Was w Pasiece na Bradzie. Słuchajcie, jak widać, coraz częściej zdarzają się ciepłe dni. Pszczoły zaczynają powoli latać, zaczynają się rozglądać za wodą. Do tej pory miały mnóstwo wody, mnóstwo wilgoci osiadającej na trawie. Natomiast no, im będzie cieplej, tym tej wody zacznie im brakować. Jak gdzieś tam zapewne wiecie z poprzednich filmów, nie jestem specjalnie zwolennikiem podawania wody do ula. Wolę tą wodę podawać w poidle. I znowu tutaj jak gdyby wyprzedzając pytania, czy dawać poidło, czy nie dawać, jak mam rzeczkę obok, staw obok. Moje podejście jest takie, zróbcie poidło, sami zobaczycie, czy pszczoły będą pobierały tą wodę, czy nie. Może będzie tak, że wiosną wodę będą pobierały, a w lecie, jak już będzie ciepło, będą latały gdzieś tam do stawu, do rzeczki, do rowu, czy do innego zbiornika wodnego. U mnie dodatkowo no jest ten taki problem, nie problem. W tej chwili zrobiła się moda na baseny te przydomowe, więc co dom, to basenik. No wiadomo, stojąca woda, miejscami dość ciepła, więc pszczoły tam chętnie lecą. Więc no, żeby nie stresować sąsiadów, wolę no, mieć jakieś poidło, jak powiem, blisko pasieki, licząc na to, że przynajmniej znaczna część pszczół będzie z niego korzystała, a nie z przydomowych basenów. Słuchajcie, dzisiaj no co, no zadanie podstawowe, doprowadzić poidło do stanu jakiejś używalności. Po całym sezonie, po zimie jest ono zapuszczone z jakimiś tam śmieciami, znaczy śmieciami, czyli liście, kora, trochę jakieś tam trawy. Wszystko to wyczyszczę, zdezynfekuję, pokażę Wam, jak to robię. Zaleję zbiornik świeżą wodą, tak żeby po prostu poidło już zaczęło funkcjonować. I tu jedna uwaga, zaleca się, że jak już uruchomimy poidło, zaczniemy pszczoły do niego przyzwyczajać. No to co, no to oczywiście musimy to poidło później już utrzymywać przez cały sezon. To jest tyle teoretycznego wstępu, a ja zabieram się do pracy. No tu już część pszczół zaczęła delikatnie latać. Mam nadzieję, że no, nie będę im za bardzo przeszkadzał. Wiecie, usuwam z poidła w miarę możliwości cały materiał organiczny. Tak, czyli te, wszystko to, co tu było naniesione w ciągu sezonu. Tak wstępnie wyczyszczone poidło przepłukuję oczywiście wodą, żeby zmyć te wszystkie resztki. Tak. No, tu widzę, że folia mi się częściowo rozerwała, więc będę musiał ją później jeszcze naprawić. Ale to przyjdzie. Przyjdzie na to czas. Zostawiłem sobie jakieś kamyki, które miałem, tak żeby tu stworzyć jakąś, tak, nie wiem, infrastrukturę przepływową dla pszczół, tak to nazwijmy żartem. I to jest ten etap poidła. Według mnie jest gotowy do tego, żeby je po prostu zdezynfekować. Jak zapewne wiecie, część z Was wie, nagrywam filmy samodzielnie, nie mam osoby do kręcenia, operatora kamery, więc muszę kontrolować co jakiś czas kadr, tudzież zmieniać go, jak zmieniam scenę. Dobrze, mam spryskiwacz, Rapicid. Chociaż Rapicid stosuję tak, jak jest to na etykiecie podane, on ma bardzo szeroki zakres stężeń, który możemy stosować. Możecie oczywiście go sobie odmierzyć miarką, natomiast no ja już, ponieważ stosuję go od lat, mam jak gdyby, no mam już oko, wiem ile go trzeba wlać, żeby te stężenia nam się zgadzały. To nie ta woda. No,
mimo że pasiekę mam blisko domu, no to i tak jest to jakieś tam 50-60 metrów, więc wodę muszę nosić z sobą. No i co? No i teraz tylko zostało napompować zbiornik. I wszystkie powierzchnie tym roztworem roboczym na bogato. I też, słuchajcie, ważna rzecz, no poidło poidłem, ale zbiornik też by wypadało, no, przejechać tym roztworem i na słońce. I znowu, niech sobie spokojnie preparat działa. Niech tam się wszystko dezynfekuje. No a my co? My możemy sobie teraz iść na kawę i zrobić małą przerwę. Dobrze, słuchajcie, po tej godzince, dwóch, na tą naszą spokojną kawę. I po prostu wracam na pasiekę i spłukuję ten rapicid normalną, czystą wodą. Oczywiście nie zapominając także spłukania zbiornika na wodę. Dobra. Dobra. Teraz kolejny krok. No bo wiadomo, jeżeli damy tak samą folię, żeby nam to spływało, no to poleci mała stróżka, pszczoły z tego niewiele skorzystają. Więc ja zawsze wrzucam jakieś takie spowalniacze wody do tego naszego poidła, czy to kamienie, czy jeszcze to jest najfajniejsze, jeżeli mamy kawałki mchu. Tak, wiadomo, że pszczoły bardzo chętnie będą na tym mchu siadały i z niego pobierały wodę. W ciągu sezonu ten mech nam się tutaj fajnie rozrośnie, także i tak będziemy go musieli później no wyrzucać na koniec sezonu, żeby znowu jakoś tam to wszystko wyczyścić. Jeżeli nie mamy takich rzeczy, to słuchajcie, trochę jakichś patyków. Tak. Po prostu tak, żeby spowolnić spływ wody, ale też, żeby pszczoły miały na czym siadać. I kolejna rzecz, która jest bardzo pożądana przy poidle. No mi co prawda zostało tylko odrobinę z sezonu grillowego, bo drugi worek okazał się brykietem, który się do tego nie nadaje. Natomiast słuchajcie, węgiel drzewny jest kapitalnym materiałem, jeśli chodzi o wypełnienie poidła. Na takie poidło można, nie wiem, praktycznie cały worek sobie wsypać. On po pewnym czasie fajnie nasiąknie wodą, pszczoły będą na nim siadały, pobierały wodę. Wiecie, to jest w zasadzie tyle, jeśli chodzi o przygotowanie poidła do działania w ciągu sezonu.
Teraz wystarczy je tylko zalać wodą. Tu woda była ciepła w wiadrze, także widać, że troszeczkę jeszcze para leci. No i co? Zamknąć pokrywę. Pokrywa nie była płukana, natomiast ona już jest... jeszcze wyczepkujemy, ale jest praktycznie sucha. Nie będzie miała kontaktu z wodą, więc nawet jakby to nic się nie stanie. Akurat rapicid dość szybko się rozkłada, także nie stwarza to żadnego zagrożenia. No, otwieram tak, żeby woda delikatnie tam sobie leciała. Poidło jest gotowe do użycia. Ja to może najpierw więcej puszczę, żeby sobie już zalać te puste kawałki. O, słuchajcie, i tyle. Pszczoły mają poidło, woda się fajnie grzeje i w zbiorniku jest ciemny i od tej czarnej folii. Także teraz nie zostanie nic innego, jak uzupełniać wodę do końca sezonu. No oczywiście pilnować, czy gdzieś się jakieś, nie wiem, jak będą padłe pszczoły osypane, no to zabrać je z tego poidła. Wiadomo, jakieś inne owady. Jeżeli ptaki przylecą, gdzieś nam zanieczyszczą to poidło, no to już wtedy na bieżąco trzeba po prostu je czyścić, utrzymywać w jakiejś takiej dobrej kondycji higienicznej. Wiecie, i to jest tyle, jeśli chodzi o poidło. Mi zostało tylko posprzątanie tego miejsca, zabranie wszystkich wiader i cieszenie się latającymi pszczołami, które praktycznie mi przezimowały w 100%. No, tam jeden odkład mi się osypał i jeden odkład został zrabowany jesienią. Natomiast cała reszta jak na razie lata. Nie zaglądałem do środka, dla mnie to jeszcze nie jest ta pora. Na spokojnie, niech sobie polatają. Słuchajcie, to jest tyle z Pasieki na Bradzie. Dziękuję za oglądanie filmu. No i zapraszam do kolejnych.